obecny sezon to twoje 20 rozgrywki w Plus Lidze i nie bez przyczyny rozmawiamy o tym tuż przed meczem z Olsztynem, bowiem to w Olsztynie w 2000 roku debiutowałeś w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jak przez ten czas zmieniła się liga, zmieniły się rozgrywki, twoje podejście do treningów, do meczów, rytuały przedmeczowe? Dlaczego zacząłem grać w Olsztynie? Jestem z pochodzenia olsztynianinem. Jest to moje miasto rodzinne, tam do tej pory moi rodzice mieszkają, pomimo że chodziłem do szkoły sportowej w Rzeszowie i potem została przeniesiona do Spały, to moim marzeniem było granie dla Olsztyna. Pierwsza moja przygoda z profesjonalną siatkówką właśnie to był AZS Olsztyn i grałem tam aż 9 lat. To na przestrzeni tych 9 lat liga się zmieniała. Aż ciężko mi objąć słowami to, jak teraz to wygląda, a jak kiedyś, jak zaczynałem. Już się nazywała ta liga profesjonalna, ale myślę, że jeszcze wiele jej brakowało. Na pewno też wiele wniósł do rozwoju ligi internet oczywiście i media. To, że mecze są transmitowane w tak dużej ilości w Polsacie Sport, na pewno sprawiło, że dyscyplina stała się popularniejsza, a widowisko bardziej profesjonalne. Moje podejście do treningu bardzo się zmieniło na przestrzeni tych lat. Nie mam takiej budowy, do której się często przyczepiają kontuzje. Dzięki temu tak długo gram, ale też z wiekiem bardziej zacząłem przywiązywać wagę właśnie do tego, żeby dobrze się przygotować do treningu, żeby dobrze zjeść, żeby mojemu ciału dostarczyć też właśnie dobrego paliwa. I cóż, to poza tym jakoś specjalnie nie miałem jakiejś jednej recepty, raczej robiłem wszystko, ale moim priorytetem było właśnie myślenie o sporcie, o siatkówce. Ten sukces to także zasługa twojej rodziny, żony Kasi. Kasiu, sama siebie często określasz house managerem. Wszystko w waszym życiu jest podporządkowane karierze Wojtka, treningom, meczom, takiemu sportowemu rytmowi. Całe nasze życie rodzinne kręci się wokół siatkówki, ale jesteśmy z tym pogodzeni, a wręcz no, cieszymy się z tego i jesteśmy dumni z Wojtka, kibicujemy mu. I po prostu jest to dla nas już naturalne, że siatkówka jest głównym punktem naszego rytmu dnia. Wojtek podczas tych 20 lat występował tylko w trzech klubach: Olsztyn, Rzeszów i Gdańsk. Pomimo, że te przeprowadzki nie były aż tak częste jak w przypadku wielu siatkarzy, to jest ten najtrudniejszy element też waszego życia rodzinnego. Nie ukrywam, że jest to niestety, ale taki duży minus życia z siatkarzem, ale można się do tego przyzwyczaić, także nie narzekamy i zawsze każda zmiana, jak do tej pory, była dla nas zmianą na lepsze i tego się trzymamy. Niezależnie gdzie mieszkacie, w waszym domu wychowują się kolejni siatkarze. Nie ukrywam, że w mieszkaniu widać mnóstwo elementów siatkarskich, sportowych. Nie da się tego uniknąć. Tak samo nasz syn, jak i starsza córka już podążają tą samą drogą co Wojtek, trenują siatkówkę. Syn już ma też spore osiągnięcia na swoim koncie. Cieszymy się, że poszli w ślady taty, bo to zawsze też jest jakaś duma na pewno dla nas. Wojtek, ty też udzielasz im wskazówek trenerskich, czy pozostawiasz to trenerom młodzieżowym Trefla Gdańsk? Moje dzieci mają taką przewagę, że mogą na co dzień trenować naprawdę w bardzo dobrze przygotowanym klubie, który dużą wagę przykłada do rozwoju młodzieży. Od czasu do czasu udzielam rad zarówno Michałowi, jak i Lenie, ale do tego trzeba dojrzeć. Na przykład córka jeszcze tak średnio reaguje na te moje wskazówki, natomiast Michał już na pewno słucha. Staram się zawsze przemycić jakieś takie niuanse, które będą robiły różnicę. Staram się, oglądając jego mecz, zapisywać sobie i potem z nim rozmawiać na te tematy, żeby pokazać, w których kierunkach powinien się rozwijać i jakie ćwiczenia ewentualnie robić, żeby się poprawiać. Przez te 20 lat swojej kariery na swoim koncie zapisałeś m.in. 12 medali Mistrzostw Kraju, 2 Puchary Polski, 2 Super Puchary, no i oczywiście Wicemistrzostwo Świata. Któryś z tych medali jest dla ciebie najcenniejszy, przywołuje najmilsze wspomnienia? Ja
Jednego nie wiem, czy by ciężko było wybrać. Na pewno Mistrzostwo Polski, no to jest sprawa, do której dąży każdy sportowiec. I pierwsze Mistrzostwo Polski, w którym odegrałem dosyć dużą rolę, na pewno wspominam z dużym sentymentem. Na pewno pierwsze medale zdobyte z Olsztynem, bo były po prostu pierwsze i też grałem praktycznie od początku do końca w stosunkowo młodym wieku, więc to by też była wspaniała sprawa. Oczywiście wicemistrzostwo świata zdobyte z reprezentacją w Japonii, to też jest prawdopodobnie mój największe życiowe osiągnięcie. Ale bardzo sobie cenię Puchar Polski właśnie, który udało mi się zdobyć po raz pierwszy, dopiero będąc w Gdańsku i naprawdę grałem do tej pory z 8 razy w finale o ten puchar i cały czas musiałem patrzeć, jak ktoś inny go odbiera i dopiero właśnie w 2015 udało mi się zdobyć go razem z Treflem Gdańsk. Mówiłeś o tych pierwszych medalach z Olsztynem, jest też koszulka z tego pierwszego sezonu. Powinna gdzieś zawisnąć w ramie w waszym domu? Nie, raczej nie zawiśnie. Może prędzej nawet przy tej okazji ją zlicytujemy, ale rzeczywiście jest tak, że zachowałem chyba tą koszulkę i mam jeszcze jedną właśnie z Trefla, jak dolewaliśmy do pełna tą koszulkę z podpisami, bo mi się bardzo podobała. Patrzysz czasami na to wszystko, co zdobyłeś i masz już myśli, że ten koniec kariery gdzieś się nieuchronnie zbliża? Raczej specjalnie nie rozpamiętuję zbyt często tego, co tutaj właśnie teraz na stole leży, dlatego może to było w szafie, w pudle, aż mam pomysł, żeby to jakoś fajniej wyeksponować, ale raczej myślę o tym, żeby dać teraz w tym momencie z siebie jak najwięcej, póki jeszcze gram. Wiem, że ten koniec już jest dosyć blisko, więc chcę nacieszyć się tym sportem na tyle, na ile będę mógł, żeby potem niczego nie żałować. Chcę być szczęśliwy i spełniony i też grać i bawić się tym jak najdłużej. Kasiu, często też mówi się, że dla też rodzin zawodowych sportowców ważne jest to, w jakim mieście mieszkają. To prawda, Gdańsk to cudowne miasto, dlatego przeprowadzka do Gdańska nie była dla nas trudną decyzją. Kiedy tylko tutaj przyjechaliśmy, od razu pokochaliśmy Gdańsk, Trójmiasto i wciąż odkrywamy je każdego dnia i jesteśmy szczęśliwi, że możemy mieszkać w tym mieście, w tej części Polski. Także, tak jak powiedziałam, każda zmiana może być na lepsze w naszym przypadku. Była to bardzo dobra decyzja i głęboko wierzymy, że to jest ostatni port i że już zostaniemy tutaj na stałe.